Siemano, z tej strony Dacek, witam was w ostatnim odcinku rundy jesiennej fantasy PKO BP Ekstra Klasa. Dzisiaj obejrzymy sobie terminarz spotkań 17 kolejki, zrobimy skład na 17 kolejkę, a w kolejnym odcinku będziemy już robić nowy skład na rundę wiosenną. Także zapraszam was do subskrypcji tego kanału oraz polajkowania tego materiału, ponieważ się przy nich staram. Dobrze, więc dzisiaj w piątek 1 grudnia Warta Poznań o 18 zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a o 20.30 Pogoń wyjedzie do Zabrza. W sobotę Stal Mielec UKS, Piast Gliwice Puszcza Niepołomice, Widzew Łódź zagra z Radomiakiem, Korona Kielce zagra z Lechem Poznań. W niedzielę Krakowia Ruch, Zagłębie Lubin Legia, no i Śląsk kończy całą kolejkę i rundę jesienną zarazem meczem z Rakowem Częstochowa, który na pewno będzie dobrym meczem, ciekawym meczem. Okej, przejdźmy sobie teraz do 16 kolejki. No i tutaj naprawdę posypały się niezłe punkty. 5 punktów Rawan zdobył, najwięcej zdobył jednak Exposito. Miał jak coś chyba kapitana. Nie wiem, użyłem tego tych dwóch kapitanów. Tak, chyba dostał te punkty, nie wiem. Nie wiem jak to działa, ale tak czy siak. Rawas 5, Marczuk zdobył 1, Petkow 5, Dowichak kapitan 10, Muci 9, Amyjał 3, Welde 2, Kupczak 2, Lederman 2 i Sanchez zdobył 0 za to, że nie trafił karnego. A na ławce Madejski 3, Szczepana 6, Sołowiej 2, Bartkowski 0. Okej, okay, teraz przejdźmy sobie do transferów na tą 17 kolejkę i myślę, że nie opłaca się na ostatnią kolejkę robić transferów. Nie ma to po prostu żadnego sensu. Naprawdę dobrze nam poszła ta runda jesienna, zdobyliśmy... Zaraz sobie zobaczymy, czy nie ile zdobyliśmy. I zrobimy sobie małe podsumowanie tych wszystkich kolejek. Chociaż może lepiej, żeby zrobić to podsumowanie w kolejnym odcinku. Ale tak czy siak wyszliśmy 800 tysięcy na plus, bo to naprawdę bardzo dobre. No i myślę, żeby nie robić tych transferów. Przejdziemy sobie od razu do składu. Jeszcze, zanim przejdziemy do ustalania składów, mam cię tutaj reklamę ligi, która otwiera nowy rozdział, jak się zacznie runda wiosenna. Tak na serio to dalej jest. Na zaproszenie macie tutaj kodzik, w opisie również jest. Także dobrze, przechodzimy. I tutaj Rawas na bramce. Chociaż Madejski będzie grał przeciwko Ruchowi, to może to być jakieś punkty za czyste konto. Na obronie myślę, że wystąpimy sobie w czwóreczkę. Chociaż Puszcza gra z Piastem, to może niech tak to wygląda. Chociaż Marczuk też bardzo słabo zagrał. W pomocy chciałbym sobie zagrać 3-4-3, tak jeszcze na początku. I Lederman wystąpi za Welde, bo bardzo słabo się pokazał w meczu z Widzewem. Okej, tak to sobie wyglądamy. Wszyscy trzej napastnicy. No i też chciałbym wam podać typy moje, które będziemy, myślę, kupować od razu, bez zastanowienia, na rundę wiosenną. Otóż Dowik, Exposito, Amyjał. To są moje takie trzy typy, które myślę, że będę brał nawet bez zastanowienia tutaj z ławki chyba. Rawas może jeszcze, ale naprawdę bardzo dobra to była dla nas runda. Czy zrobimy sobie podsumowanie kolejek? Szczerze możemy chyba zrobić, nie zaszkodzi zrobić takie. W następnym odcinku oczywiście sobie zrobimy porównanie, po prostu podsumujemy sobie kolejkę 17, ale dobra, zaczynamy. Pierwsza kolejka. Ojej, co się stało? Aha, poza klubem. No, ilu tutaj było poza klubem? Tutaj kontuzjowany, Woliński też kontuzjowany. Ale tutaj najwięcej zdobył Woliński, Stipica, Pawłowski bardzo dużo zdobył jako kapitan. No, bardzo dobrze. Druga kolejka. Tutaj najwięcej zdobył również Pawłowski jako kapitan. Szczepan zdobył 9 punktów.
Stipica tutaj zdobył 3 punkty. Czemu mówię o Stipicy? Bo go nie ma już w klubie. Pirulo... Aha, bo Stipica chyba odszedł w Pogoni w ogóle. Aha, dlatego jest poza klubem. Faktycznie, zagrał 2 mecze i odszedł. Chociaż odszedł. Chyba odszedł, nie wiem, jak napiszę w komentarzu. Ale na pewno nie ma już Zwolińskiego w klubie, Zirelaka nie ma, Pirula nie ma, Starzyńskiego nie ma, Silwy nie ma, Stępickiego nie ma, Krasiuna nie ma i Bielskiego. No i trochę tych transferów zrobiliśmy. Tutaj zrobiliśmy... tutaj najlepiej się pokazał Lewicki i Pawłowski i Szczepan i Bielecki. Okej, trzecia kolejka. Tutaj najlepiej się pokazał Zwoliński, który zdobył 12 punktów. Tutaj najwięcej punktów zdobył Zwoliński. No i tylko Zwoliński zdobył powyżej 10 punktów. Czwarta kolejka. Tutaj większość nie grała, ale najwięcej zdobył Pawłowski w meczu z ŁKS-em. Piąta kolejka to już kilka zmian, a nie, to jeszcze nie, bez zmian. Najwięcej punktów zdobył bez kapitana Żyrelak. Piąta kolejka, szósta kolejka, to ściągnęliśmy Bobka, Beckharta i Kupczaka. No i Czerwińskiego, ale tutaj jeszcze to Bartkowski zdobył najwięcej punktów. Siódma kolejka to zarazem pamiętny minus 5. 8 punktów Czerwińskiego, najwięcej Szczepan i Zwoliński. Bartkowski też dużo punktów zdobył. Tutaj kolejna ósma kolejka i tutaj 26 punktów. Exposito. Kolejna dziewiąta kolejka to 7 punktów Zwolińskiego i 7 punktów Pawłowskiego, 10 punktów Exposito, 8 Szczepana. Dziesiąta kolejka, 6 punktów Wdowika. Wdowik został ściągnięty tutaj. Tak, 11 kolejka to Wdowik 9 punktów, Pawłowski 4 punkty, Exposito 14. I 12 kolejka to 46 punktów 46 punktów Wdowika. Bardzo dużo, bo grał, tak, 2 mecze tutaj grał, jeszcze Exposito 12, no fantastycznie. 13 kolejka to 12 punktów Szczepana i ogólnie bardzo dobra kolejka. 14 kolejka, Wdowik 19 punktów, Exposito 16. 15 kolejka to Amejał 10, Rawas 7, Petkow 6. 16 kolejka to Wdowik 10, Muci 9 i Exposito 14. Szczepan 6. No, to już widzieliście zresztą. Ja wam dziękuję za tą rundę i widzimy się już w kolejnym odcinku, jak będziemy wybierać skład na rundę wiosenną. Do zobaczenia, cześć!